Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj mam dla Was moje ulubione triki dotyczące naturalnej pielęgnacji, ale też nie tylko, bo będzie jeden taki patent bardziej, może nie wiem, ogólnozdrowotny. I to są takie rzeczy mało znane, które ja osobiście stosuję bardzo, bardzo często i bardzo je lubię. Jeśli śledzicie kanał albo bloga już od jakiegoś czasu, to na pewno wiecie, że jestem ogromną fanką ziół i też te triki będą trochę z ziołami związane. Pierwszym moim absolutnie ukochanym patentem, który stosuję od lat i który naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam, jest sposób na tworzenie własnych, genialnych peelingów do twarzy i to będą peelingi ziołowe. Pamiętam, że przez cały okres prowadzenia bloga parę razy zetknęłam się z bardzo fajnymi produktami tego typu, to były gotowe produkty, natomiast mój patent jest w pewnym sensie trochę podobny i ja stawiam tutaj głównie na wykorzystywanie najróżniejszego rodzaju ziół i to w formie takich herbatek, co jest całkiem fajnym i wygodnym rozwiązaniem, ale może najpierw o tym, dlaczego chcemy decydować się na zioła i dlaczego to jest taki bardzo dobry pomysł. Otóż wiadomo, że w naszych, właściwie we wszystkich kosmetykach, jakich obecnie używamy, mamy ten element takich roślinnych ekstraktów, które oczywiście będą działać mocniej. Natomiast zioła i nawet takie najzwyklejsze ziołowe herbatki, to jest naprawdę bogactwo mikroelementów i minerałów, które nasza skóra również potrzebuje i największą zaletą tego patentu, tego sposobu jest to, że przy jakiejś nawet takiej podstawowej, stosunkowo niewielkiej znajomości ziół, jesteśmy w stanie stworzyć sobie kosmetyk dobrany idealnie do potrzeb naszej skóry i to jest naprawdę fenomenalne. Nasze polskie zioła to są generalnie zioła bardzo dobrej jakości i wydaje mi się, że też warto tutaj jakoś stawiać na to i też wspierać wszystkie te firmy, które produkują takie bardzo fajne rzeczy. Natomiast główną zaletą takich peelingów, czy też ziołowych peelingo-maseczek, bo też takiej roli możemy tych mieszanek używać, jest oczywiście właśnie to, że możemy wybrać coś bardzo konkretnego, albo możemy znowu używać rzeczy, które stosujemy najczęściej po prostu w roli herbatek do picia. Ja tutaj mam herbatkę krzemionkową. To jest herbatka z darów natury, którą ja pokazywałam już jakiś czas temu na blogu. I to jest taka herbata, która łączy w sobie zioła o wysokiej zawartości krzemu. Krzem oczywiście jest dla naszego organizmu bardzo ważny, stanowi bardzo cenny budulec i będzie genialnie wpływał na naszą skórę, włosy i paznokcie, ale tego rodzaju zioła możemy też użyć w roli takiego domowego peelingu. I generalnie wszelkiego rodzaju gotowe herbatki, gotowe ziołowe miksy tutaj będą działać bardzo fajnie. Natomiast to, na co chcemy zwrócić uwagę, że taką naszą najzwyklejszą saszetkę z ziołami możemy wykorzystać właśnie w roli peelingu. Natomiast nie wszystkie są dobrze zmielone. W większości wypadków te zioła mają jeszcze dość duże kawałki, dlatego o wiele lepiej jest taką torebeczkę przedrzeć, zebrać na przykład 3 i dodatkowo zmielić te zioła w młynku do kawy. Natomiast gwarantuję Wam, dziewczyny, że tutaj przy takich połączeniach, jakie mają chociażby Dar Natury albo Herbapol, tych firm, które produkują ziołowe herbaty, teraz w Polsce jest mnóstwo. Natomiast przy tych połączeniach mamy gwarancję naprawdę bardzo fajnie działającego produktu. Więc jeśli chcemy je dodatkowo zmielić, co jest najlepszym patentem, to młynek do kawy, albo jeśli mielimy na przykład, nie wiem, jakąś większą ilość ziół, ja tutaj mam ziele miodunki, możemy użyć nawet Nutribuleta, ja tak bardzo często robię i tutaj mam taką mieszankę, która jest już gotowa i jest po prostu takim bardzo drobno zmielonym proszkiem. Możemy tutaj oczywiście to zmienić do punktu, który nam pasuje, natomiast ten tu jest właściwie takim pyłkiem, jest właściwie taką mąką. I to zmieniło. I tutaj mam zioła, które jakby wiecie, wybrałam sobie sama. Kupiłam je za parę złotych w Herbapolu i zmieniłam w Nutribulecie. I teraz one są moją bazą do tworzenia takich ziołowych peelingów. Aby taki peeling stworzyć, musimy mieć właśnie naszą ziołową bazę.
którą możemy połączyć na przykład z podkami owsianymi, więc jeśli chcemy, będziemy mieć zioła w nutribulecie albo w młynku, możemy dodać odrobinkę płatków owsianych i to jest bardzo fajny patent, oraz ziarenek chia, które posiadają dużo kwasów omega-3 i to jest też bardzo, bardzo dobry sposób na to, żeby odżywić delikatnie naszą skórę. Dodatkowo zarówno chia, jak i płatki owsiane będą nadawały naszej mieszance po zalaniu wodą odpowiednią konsystencję. Ale tak naprawdę ja sama najczęściej łączyłam moją ziołową bazę albo z wybranym kremem, albo z wybranym serum, czasem z olejkami. Wiecie, czasem mamy nawet odłożone jakieś próbki kosmetyków, próbki kremów, których nie używamy i połączenie takiej próbki z naszymi ziołami, dodanie odrobinkę wody jest naprawdę świetnym przepisem na to, aby stworzyć sobie taki peeling i nic się nie marnuje. Ja eksperymentowałam nawet w ten sposób, że już takie zalane i zaparzone torebeczki wyciągałam i wykorzystywałam je w roli peelingu, mieszając właśnie z kremem albo z serum. Natomiast, tak jak mówiłam, te kawałki nie zawsze są odpowiedniej wielkości, więc jeśli wiecie, że Wasza herbatka jest bardzo drobno zmielona, to jest świetny patent. Możecie ją zalać, a później po wypiciu herbaty jeszcze wykorzystać i tutaj nic się nie marnuje. Zaraz opowiem Wam o jeszcze jednym sposobie na wykorzystywanie takich herbatek. Natomiast jeśli te kawałki ziół są większe, to zależy od rodzaju mieszanek. Czasami jeśli one zawierają jakiś korzeń, to te elementy korzeni często są po prostu troszkę większe. Jeśli tak jest, to faktycznie lepiej je zmielić. Oczywiście do tego rodzaju peelingu możemy dodać najróżniejsze półprodukty i to jest też bardzo fajny patent. Jeśli lubimy się w to bawić i jeśli nasza skóra ma jakieś konkretne potrzeby lub mamy z nią jakieś konkretne problemy, to tutaj możemy stworzyć naprawdę idealny kosmetyk o bardzo mało drażniącym potencjale i taki ziołowy peeling może też działać jak maseczka. Jeśli zostawimy go na skórze odpowiednio długo właśnie w połączeniu z takim kremem, serum, czy też w ogóle taka maseczka ziołowo-owsiana z nasionkami chia, kiedy wszystko jest bardzo dobrze zmielone, dziewczyny, działa na skórę naprawdę cuda i ta skóra po zmyciu wygląda pięknie, jest bardzo uspokojona i to wszystko trzyma się i tak działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale ja eksperymentowałam też dużo z dodawaniem takich ziołowych, zmielonych bardzo gęsto proszków do moich maseczek algowych i uważam, że to też jest bardzo fajny sposób. Tutaj musimy pilnować nadal tego, żeby jednak alg było o wiele, wiele więcej, bo to one stanowią tą wiążącą bazę. Natomiast możemy tutaj też dodać trochę ziół i jakoś jeszcze to dodatkowo wzbogacić pod kątem mikroelementów. Taki pomysł też bardzo Wam polecam. Jeśli będziecie chciały, mogę stworzyć osobny filmik albo post o ziołach, które mogą pomagać na konkretne skórne problemy, o tym, jakie zioła będą najlepsze dla cery naczynkowej, jakie będą lepsze dla cery trądzikowej, jeśli mamy problemy z przetłuszczaniem się i tak dalej. Tutaj każda roślina będzie działała trochę inaczej i efekty na pewno też będziecie mogły zobaczyć, więc jeśli jesteście zainteresowane jeszcze bardziej tymi tematami, to piszcie, chętnie się jakoś z Wami podzielę. Następnym ukochanym patentem, który jest może trochę bardziej znany, ale nadal chyba niewiele osób go stosuje, jest dodawanie olejków eterycznych do szamponów. I to jest coś, co ja robię od lat. Moim ulubionym olejkiem jest olejek rozmarynowy, ale bardzo fajnie też działa ekstrakt z rozmarynu. Jeśli chodzi o porost włosów i pobudzanie włosów do wzrostu, to ekstrakty z rozmarynu działają lepiej niż olejek. Kurczę, o tym miałam nagrać cały osobny filmik, w końcu jakoś ten temat w ogóle rozszedł mi się po kościach, natomiast to jest też rzecz bardzo ciekawa. Więc jeśli zależy nam na dodatkowym, jakby wiecie, jeszcze pobudzeniu wzrostu przy okazji mycia skóry głowy, to jak najbardziej dodatek olejków eterycznych będzie idealnie się sprawdzał tutaj. Że olejek rozmarynowy, olejek z mięty pieprzowej, to są dwa takie standardowe olejki, które możemy dodawać, ale zależnie od tego, czy mamy jakieś problemy ze skórą głowy, możemy też sięgać po inne. Na przykład w wypadku łupieżu bardzo fajnie sprawdza się olejek tymiankowy i do naszego szamponu po otwarciu, rozkręceniu dodajemy dosłownie parę kropli i najczęściej to wystarczy, natomiast jeśli rozwadniamy szampon jeszcze w jakimś kubeczku, to tutaj osobno do tego kubeczka też możemy coś dodawać. Nie każdy szampon tak łatwo da się jakoś rozbroić. Natomiast to jest też taki patent, który ja bardzo, bardzo lubię, bardzo sobie cenię i który się u mnie przez lata sprawdzał.
Ja mnóstwo razy wzbogacałam szampony w ten sposób i uważam, że to jest ekstra. I teraz jeszcze jeden patent na to, jak wykorzystać tą bardzo mocno odżywczą moc ziół bardziej od wewnątrz. Tutaj, tak jak mówiłam, mam tą moją herbatę krzemionkową, która jest naprawdę świetna, jeśli zależy nam na wzmocnieniu paznokci, włosów i skóry. I w składzie mamy tutaj oczywiście pokrzywę, która jest takim totalnym klasykiem, jeśli chodzi o wzmocnienie włosów i paznokci. Ale oprócz tego mamy ziele miodunki, kłącze perzu, ziele owce i ziele poziernika. Ja, dziewczyny, uwielbiam dodawać tego rodzaju ziołowe połączenia do moich zielonych smoothies. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób na to, żeby wykorzystać wszystkie te substancje odżywcze, które mamy w tych ziołach. I oczywiście możemy z nich robić herbatki, możemy wykorzystywać je w taki bardzo klasyczny sposób, jeśli to lubimy. Ale ja akurat najczęściej zawsze dodaję jedną wybraną torebkę do mojego smoothies i robiłam tak często z krwawnikiem, który jest genialnym ziołem dla kobiet. Natomiast nie jest może moim takim ulubionym ziołem do picia. Ja o wiele bardziej lubię i cenię smak zwykłej herbaty z pokrzywy czy mięty. Ale dzięki temu patentowi z rozlewaniem torebeczki i wsypywaniem zawartości do smoothies udało mi się po prostu jakoś troszeczkę łatwiej ten krwawnik przemycić w momencie, kiedy niekoniecznie miałam ochoty na wypijanie go. W ten sam sposób możemy wykorzystywać torebeczki, które już zaparzyłyśmy. I to też jest fajny sposób na to, żeby tego nie wyrzucać i nie marnować, bo pomimo tego parzenia, tam w tych ziołach mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo cennych rzeczy, które fajnie jest wykorzystać. To nie jest tak, że my parzymy te herbatki, wiecie, przez całą noc w takiej ciepłej wodzie, nie we wrzątku. Najczęściej zalewamy te herbaty jednak wrzątkiem na jakiś taki stosunkowo krótki czas. Zróbcie sobie eksperyment i zobaczcie, jak wygląda wygląda herbatka z pokrzywy, którą zalejecie wrzątkiem i jak ona będzie wyglądała po 10 minutach, a jak będzie wyglądała taka, którą zalejecie wodą mniej więcej o 70% chłodniejszą i zostawicie na całą noc. Zobaczycie, że ta zostawiona na noc będzie miała rano piękny, zielony, bardzo nasycony kolor. I to jest właśnie to, ile możemy z tych ziół wyciągnąć przy troszeczkę innym podejściu. Ja też uwielbiam dodawać zioła do moich smoothies. Ta mieszanka, którą Wam tutaj pokazałam, oprócz tego, że służy mi do peelingów, tak naprawdę właśnie najczęściej służy mi jako dodatek do smoothies i ja tutaj mam zmielone zioła różnego rodzaju, które wybrałam dla siebie po prostu po to, żeby mnie jakoś wspierały i myślę, że to jest naprawdę super patent. Szczególnie teraz w okresie, kiedy częściej chorujemy, mamy jakieś takie może bardziej płucne problemy, polecam Wam ziele miodunki, bo miodunka działa tutaj naprawdę cuda i jest fenomenalna, ale to taki mniej może urodowy patent, natomiast wydaje mi się, że bardzo cenny. Mam nadzieję, że moje sposoby Wam się spodobały. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podzielicie się swoimi i dacie znać, czy może wypróbujecie coś z tego. Może jakieś patenty moje były już Wam znane. Dzięki Wam śliczne za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!